Czy Ukraina wymieni terytoria z Rosją? Ukraińcy próbują się rozpychać cały czas są stroną inicjatywną. This Belgorod could be the next phase. Kurszyna, jak ja wam wskazał, wchodzić w nasz plan. Ukrainian airstrike in the Russian border region of Belgorod. It's a risky move causing Putin a real headache. Na dzień dzisiejszy Ukraina kontroluje już około 1500 km2 Rosji. Przez ostatnie dni Ukraińcy zrobili kolejne postępy na froncie. Miasto Kursk w ciągu dalszym znajduje się prawie 80 km od ukraińskich żołnierzy. Niemniej Ukraina prosi sojuszników o możliwe użycie F-16 oraz dostarczenie broni na terytorium Rosji w celu kontynuowania tej operacji. Rosyjski postęp trwa wzdłuż linii kolejowej łączącej Awdiwkę z Pokrowskiem. Szersze spojrzenie na front doniecki pokazuje względny brak przygotowanych ukraińskich umocnień za miastem Pokrowskiem, co może przyczynić się do chwilowego załamania frontu w Donbasie. Walka o miasto może rozpocząć się lada dzień. I to bezumowne rozwiązanie, a wojskowych komu być na Pokrowskim kierunku, w jakiej ilości, toż. Але ви повинні зрозуміти, вони там не відступають. Повертаючись назад, їх розстрілюють. Я про руську армію. І вони будуть тиснути. Для них це потрібно. Російський опозиціоніста Ілля Пономарьов powiedział w rozmowie z Rzeczpospolitą, że władze Ukrainy prędzej czy później będą musiały zdecydować się o przyszłości kontrolowanej przez Kijów części Rosji, powierzając je w rękę rosyjskich opozycjonistów, którzy mogliby wówczas zyskać siłę w kraju, tym samym obalając Putina. Jednocześnie Ukraińcy wykorzystują wszystkie możliwe środki w celu rozpowszechnienia informacji na temat Kurska w rosyjskiej telewizji, jaką udało im się zhakować. Co więcej, Ukraina może szykować kolejny atak na rosyjskie terytorium w celu ewentualnej wymiany terytoriów z Rosją. Wszystkie te informacje dzisiaj dla Was przeanalizujemy. Zapraszam na materiał. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez grę Conflict of Nations. To darmowa gra strategiczna online, w której wybieracie prawdziwy kraj po to, aby móc stoczyć walkę w rzeczywistym globalnym konflikcie. Łącznie aż 128 graczy porusza swoimi jednostkami w czasie rzeczywistym. Żeby wygrać, musicie być prawdziwymi strategami, którzy stawiają na sojusze i rozwój własnego państwa, tworząc potrzebne do tego jednostki, włączając w to myśliwce, czołgi czy łodzie podwodne, czyli wszystko, co potrzebne jest do prowadzenia prawdziwego konfliktu zbrojnego. Conflict of Nations to naprawdę rozbudowana gra, która może trwać nawet tygodniami, do czasu aż skończy się mecz. Dlatego w grze liczy się zarówno logistyka, jak i taktyka. Kluczem w grze jest myślenie naprzód, jak na prawdziwej światowej szachownicy geopolitycznej. W Conflict of Nations możecie grać w tą samą grę zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych. To czyni z gry wyjątkową pośród innych. Jeśli teraz skorzystacie z mojego linku do pobrania gry w opisie, to otrzymacie specjalną nagrodę. Konkretnie 13 tysięcy sztuk złota i 1 miesiąc subskrypcji premium za darmo. Oferta dostępna jest tylko przez 30 dni, więc nie traćcie czasu i już teraz wybierzcie swój kraj i doprowadźcie go do zwycięstwa. A teraz czas na film. Wołodymyr Zeleński zasugerował, że jego wojska będą się okopywać, aby utworzyć strefę buforową na granicy. Więcej niż zachęt dla Ukrainy, to zaraz osnowne zadanie naszych obronnych dzień zagalom. Zniszczyć jakomogo більше російського потенціалу, потенціалу війни і проводити максимум контрудальної роботи. Зокрема, це і створення буферної зони на території агресора, наша операція в Курській. Eksperci nakreślili ryzyko, na jakie narażona jest Ukraina na tym etapie ofensywy. Wykorzystanie najlepszych jednostek i sprzętu na wejście w terytorium Rosji tworzy tak samo wiele szans, jak i zagrożeń.
Na dzień dzisiejszy nikt nie ma pewności, co finalnie zrobi Kijów z częścią zdobytych ziem w regionie kurskim. Pewne jest natomiast to, że Putin już realizuje swój plan rewanżu. 26 sierpnia dokonał ponownie najpotężniejszego bombardowania Ukrainy od początku konfliktu zbrojnego. Wojska Putina wystrzeliły 127 rakiet i 109 dronów. It has been one of Russia's biggest air attacks in this war. Over two days, the first major air assault since Ukraine launched its surprise ground invasion of Russia. Hotels, civilian and power infrastructure targets all struck by more than 100 drones and many more rockets. Prezydent Wołodymyr Zeleński ogłosił, że Ukraina z pewnością odpowie. Po części już to zrobiła. Między innymi poprzez atak odwetowy na lotniska w rosyjskich miastach Sartow i Engels. Na jednym z nagrań, które ekspresowo obiegło sieć, można było także zobaczyć, jak jeden z dronów wbija się w 38-piętrowy wieżowiec mieszkalny w Saratowie. Niemniej Rosja robi teraz wszystko, aby pokrzyżować Ukraińcom ich plany wobec dalszego postępu na własnym terytorium, przerzucając kolejne jednostki na front. Spowolnienie postępu w obwodzie kurskim może postawić Kijów przed trudnymi decyzjami. Utrzymanie fragmentu obwodu kurskiego może Ukrainę kosztować naprawdę wiele. Kijów utrzymuje, że chce z tej części Rosji zrobić strefę buforową. Jednak prawda jest taka, że o ile faktycznie może to nieco osłabić atak w obwodzie sumskim, o tyle koszt takiego zabezpieczenia tych ziem może być naprawdę wysoki. Dlatego bez kolejnych postępów Ukrainy, na przykład w obwodzie białgorodzkim czy bryjańskim, może finalnie doprowadzić do poważnych strat po stronie ukraińskiej. Na ten moment Ukraińcy dalej radzą sobie na tych terenach całkiem nieźle. Pytanie, jak długo będą mogli utrzymać to tempo? Często pada argument potencjalnej wymiany terenów zdobytych przez Ukrainę na te, które zdobyła Rosja. Problem polega jednak na tym, że największym miastem, jakie zdobyła do tej pory Ukraina, jest Sudża, która łącznie liczyła niecałe 6 tysięcy mieszkańców. Natomiast według różnych szacunków, na terenach kontrolowanych przez Ukrainę miało pozostać od 3 do 6 tysięcy Rosjan. Tymczasem Rosja kontroluje ogromne połacie ukraińskich ziem. Dla porównania, mimo że Rosjanie nie poczynili ogromnych postępów przez ostatni rok, to są oni w posiadaniu znacznie większego obszaru. Od początku wojny 24 lutego 2022 roku Rosja zajęła 65 336 km2 terytorium Ukrainy, co stanowi prawie 12% powierzchni tego kraju, nie wliczając Półwyspu Krymskiego, który Moskwa zaanektowała w 2014 roku. Ukraińcy z kolei są w posiadaniu prawie 1500 km2 Rosji. Going to try and take over a sort of buffer zone inside Russia along the its northern border. That will probably equate in a similar size to the amount of territory that the Russians are holding in the east of Ukraine. So that's an interesting maneuver, and that could be what Zelensky's end game is with this, to turn around and say, you know, you've got some of my stuff, I've got some of your stuff, we either agree to keep what we've got, or we agree to give it back again. So it's a very bold move, it's a risky move, but I think very well planned, and it's certainly causing Putin. Według danych ONZ i Rosji na Ukrainie pod okupacją rosyjską może przebywać nawet 11 milionów ludzi. Oczywiście te dane są mocno wypaczone, ponieważ wiele ludzi uciekło. Prawie milion siłowo został przesiedlony do Rosji, a ile jeszcze mieszkańców zostało zabitych, pozostaje zagadką. Ale nawet dzieląc tę liczbę o połowę, to Rosja w najlepszym wariancie sprawuje kontrolę nad 6 milionami Ukraińców. Rosjanie przejęli znaczące miasta takie jak Mariupol, który przed wojną liczył 450 tysięcy mieszkańców. Do tego niemal milionowy Donieck, 400-tysięczny Ługańsk czy 150-tysięczny Melitopol. Ale to tylko kilka z najbardziej znaczących miast. Jak ma się do tego licząca nawet 6 tysięcy mieszkańców Sudża? Oczywiście ma ona znaczenie strategiczne oraz ekonomiczne, ponieważ to tędy przebiega rosyjski gazociąg Przyjaźń do Europy. Ale mimo wszystko to słaba karta przetargowa. Ukraińcy, aby realnie móc negocjować z Rosją, musieliby zająć Kursk, a to na ten moment pozostaje tylko mrzonką. Obecna faza to wojna na wyniszczenie.
ale w tym wariancie Ukraińcy nie mają długoterminowo szans bez kolejnej dużej mobilizacji. Oprócz tego Putin ogłosił 7 czerwca swoją teorię zwycięstwa na Ukrainie, która zakłada zdolność rosyjskich sił do stopniowego, pełzającego natarcia, uniemożliwienia przy tym stronie ukraińskiej kontrnatarcia i wygrania wojny na wyniszczenie. Ten fakt podkreśliło ISW w jednym ze swoich raportów analizujących wystąpienie Władimira w Petersburgu. Ukraińcy twierdzą także, że pod pozorem ćwiczeń białoruskie wojsko prowadzi niepokojące działania przy granicy. Po raz kolejny odżywają spekulacje o białoruskiej agresji na Ukrainę. Jeśli reżim Aleksandra Łukaszenki zdecydowałby się na taki ruch, wówczas Kijów zostałby postawiony pod ścianą. Ponieważ mimo, że Ukraina ma być gotowa na taki wariant, to przy walce na tylu frontach może sama się pogubić w tej operacji. Pytanie, jak zachowałby się Zachód wobec potencjalnego załamania się frontu na Ukrainie. Na ten moment to nie jest wariant w perspektywie kilku tygodni czy nawet miesięcy, ale nie można go w pełni odrzucać. Nam trzeba rozebrać się. No, my, jak ja mówił, czotko определяли z nimi i dowili do nich tę informację, że bez odpowiedzi любые prowokacje nie zostaną. Поэтому Министерству обороны, Генеральному штабу Беларуси приказано привести соответствующее мероприятие для того, чтобы надежно обеспечить безопасность нашего государства. Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много-много раз, этим самым показывают, что никакому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности. Wojskowi eksperci uważają, że wsparcie Zachodu może dalej ośmielać Ukrainę, a ta sięgnie po kolejne rosyjskie tereny. Ale wobec licznych zagrożeń i problemów w Donbasie, obawiam się, że dalszy przemarsz w głąb może być bardzo utrudniony. Natomiast potencjalna wymiana za zajęte przez Ukrainę tereny nie wniosłaby po stronie Rosji nic specjalnego. Być może kilka wiosek lub miasteczek, ale raczej nic więcej. Aczkolwiek obwód kurski mimo wszystko odbija się Putinowi czkawką w Rosji, stąd też ostatnia zemsta w postaci bombardowania. Największy spadek poparcia dla Władimira Putina od początku wojny w Ukrainie zanotowano w Rosji pod koniec tego sierpnia. Zgodnie z wynikami sondażu przeprowadzonego przez Państwowe Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej, w skrócie WCBOP, wskaźnik poparcia dla prezydenta i wskaźnik zaufania do Władimira Putina odnotowały rekordowy tygodniowy spadek w związku z ukraińskim atakiem na obwód kurski. Poziom zaufania do Władimira Putina spadł zatem w tydzień o 2,6 punkta procentowego do 78,2%. Historycznie tylko bunt Prigożyna jeszcze bardziej zachwiał zaufaniem Rosjan. Stąd też długoterminowo Kursk jest bardziej ciosem wizerunkowym. Chociaż są też pewne sygnały, że obwód kurski trochę gospodarczo Rosji pokrzyżował plany. Ponad 122 tysiące mieszkańców obwodu kurskiego w Rosji zostało zmuszonych do ewakuacji z powodu ukraińskiej ofensywy w tym regionie, poinformowały rosyjskie władze, a szacunki mówią, że tych ludzi może być jeszcze więcej, i to nawet dwukrotnie. Moskwa musiała tym ludziom zapewnić schronienie oraz potrzebne środki pieniężne. Jednocześnie to Ukraina kontroluje przepływ rosyjskiego gazu do Europy. Więc paradoksalnie, mimo że te tereny może nie mają aż takiego znaczenia, to Putin czuje związane z tym komplikacje. Jeszcze we wtorek, 27 sierpnia, siły ukraińskie zaatakowały kolejny rosyjski region. Tak donosiła agencja Reutera, powołując się na przekazy w mediach społecznościowych. Siły ukraińskie miały uderzyć w dwa posterunki graniczne w obwodzie białgorodzkim. Gubernator Wieczysław Gładkow potwierdził te doniesienia i dodał, że sytuacja jest trudna, ale pod kontrolą. Ukraińcy zatem próbują już w wielu miejscach wdzierać się do Rosji. Gdyby udało im się przejąć więcej rosyjskich ziem, wówczas potencjalne pertraktacje pokojowe faktycznie mogłyby mieć sens, ponieważ Putin traciłby na poparciu społecznym w momencie, w którym Rosjanie widzieliby, że nie potrafi on zadbać o własny naród. Sam Zeleński przyznał, że jego aktualnym celem, jaki wyznaczył, to przygotowanie w pełni dopracowanego planu pokojowego na listopad. Plan ma stanowić platformę umożliwiającą zorganizowanie drugiej konferencji pokojowej. Jeden z napręgów, gdzie część jakiego już zrobiona, to Kurszyna, a drugi napręg to стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу.
Третій напрямок – це пакет примусу, потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. І четвертий напрямок – економічний. Нам треба на нашій платформі, на саміті миру бути в потужній ситуації, в сильній ситуації. А вже ж все закінчиться діалогом. Але треба мати сильні позиції до цього діалогу. Zatem Ukraina oficjalnie już myśli o tym, aby jakoś się z Rosją porozumieć. Szczegółów na ten temat nie ma, ale zapewne Kijów będzie chciał odzyskać swoje tereny na południu. Kwestia Donbasu jest już raczej przegrana, Półwysep Krymski prawdopodobnie także, ale zdobycie kolejnych terenów na wymianę z Rosją miałoby w tym największy sens. Z pomocą Amerykanów oraz Unii Europejskiej być może na tej podstawie udałoby się stworzyć realny plan pokojowy. Wszystko zależy od tego, co jeszcze uda się Ukraińcom osiągnąć oraz jak zostaną dozbrojeni w celu obrony. W tym materiale to już wszystko. Nie zapomnijcie o tym, aby pobrać Conflict of Nations z mojego linku w opisie, bo zagrać naprawdę warto, tym bardziej, że czekają na Was specjalne nagrody na start i do tego gracze z całego świata. Dziękuję Wam za uwagę i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.